Cześć, siemanko, to Guten Morgen, Warum Kolarzyna. Witam Was serdecznie w kolejnej odsłonie. Tym razem chciałbym krótko podsumować ostatnie live'y i challenge, który chciałem pokonać, który w sumie mnie pokonał. Dlatego zapraszam Was na krótkie podsumowanie. Na wstępie chciałbym Wam podziękować za to, że byliście ze mną na tych live'ach. Nie spodziewałem się, że aż tak fajne uczucie będzie to, kiedy można z Wami rozmawiać, trochę pośmiać się, zrobić jakiś konkurs, małej podzięce za to, że śledzicie, jesteście, oglądacie. A jeśli chodzi o sam challenge, miało to być zrobienie wyścigu rap na trenażerze, ale niestety Warum Kolarzyna przecenił swoje możliwości i pierwszego dnia dał ciała. Co się stało, już Wam opowiadam. Każdy organizm, jak wiecie, ma swoje jakieś granice. Mój ma jakby te granice trochę niżej niż przeciętny Kowalski i to wyszło w praniu, gdzie popełniłem, jak się okazuje, mega błąd, ale kiedy się nie uczyć, jak nie teraz. Mam trochę wolnego, więc chciałem spróbować swoich sił i pokonania na trenażerze wyścigu, który jest dookoła Polski. Pierwszego dnia było 333 km, tak, na trenażerze. Niestety włączył mi się terminator, chciałem to pokonać za pierwszym razem, gdzie było założenie trzymania się regulaminowego czasu, czyli 24 godziny na pokonanie każdego z odcinków, a składał się wyścig z 12. Oczywiście pierwszy pokonałem o czasie. O 9.51, jak Strava pokazuje, zacząłem. O 7 rano bodajże skończyłem. I największym błędem było to, że po prostu kiedy organizm dał mi sygnał, taki pierwszy ostrzegawczy, Woron, zrób sobie przerwę, idź spać. Co zrobiłem? Olałem. Myślałem, że przyczekam. I niestety to był błąd. Trzeba było po prostu iść spać, wstać powiedzmy, dajmy na to o 7 godzinie i w te 3 godziny byłem w stanie zrobić te 70 km. Nawet trochę więcej z ciebie wyciskając i zmieściłbym się w czasie, pokonując cały ten odcinek w regulaminowym czasie. No, zrobiłem to 2 godziny przed czasem, ale kiedy poszłem już spać, no jak wstałem, to byłem po prostu wykończony. Daje mi to dużą lekcję, nauczkę przede wszystkim i nowe doświadczenie na przyszłoroczne starty. Pewnie się powtórzę, ale bardzo spodobała mi się interakcja z widzem na zasadzie takiego live'a. Na pewno daje to obopólne korzyści, jeśli chodzi o taką linię twórca, odbiorca, twórca, widz. Bardzo przyjemnie jest czytać, nie będę sobie tu cukrował jakichś tam pochlebnych opinii czy coś tego typu, ale po prostu zwykła taka interakcja z widzem okazała się bardzo fajna i myślę, że nieraz do tego jeszcze wrócę, bo myślę, że warto tworzyć w pewnym sensie taką więź z widzem i poznać od strony takiej
od kuchni. Dajmy na to twórcę, którego oglądamy, mega, mega fajne, pozytywne doświadczenie. Także z mojej strony takie krótkie podsumowanie. W ogóle nie jestem zwolennikiem trenażera, ale ze względu na to, że w tym roku zaczęły się starty, spróbowałem swoich sił w startach, więc niestety, ale trenażer musi wlecieć w trening, mimo to, że z moim Bebzonem nie jest to normalny trening jak u zdrowego, jak już wspomniałem wcześniej, ale każda forma, która poprawia formę, jest dla mnie jak najbardziej wskazana, jak dla każdego, kto chce gdzieś tam podnieść swoją poprzeczkę w swoim rozwoju. I padło na to, że Woron, kolarzyna, który woli jeździć po dworze, nie uznaje kręcenia w miejscu. Tak, kręci w miejscu. Nie oznacza to, że zrezygnowałem z kręcenia dalej. Będę kręcił tak jak ten challenge, jak wyścig trwa 12 dni. Wczoraj był 6, zrobiłem sobie przerwę, bo jednak mając ZJD, IBS, jak to woli, zespół Elita Drażliwego, po tylu latach, jak w moim przypadku, umiemy czytać swój organizm i po prostu dał mi sygnał kolejny, żeby po prostu dać mu trochę więcej czasu, czyli jeden dzień cały na to, żeby odpocząć, zregenerować się. Także te 12 dni będę chciał całe przejechać, ale stwierdziłem, że takie podsumowanie teraz będzie już w odpowiednim czasie. Więc z mojej strony wielkie dzięki za to, że byliście ze mną na tych live'ach. Mam nadzieję, że będziecie dalej. Mam trochę wrażenie, że wpadło kilku nowych widzów. Widzę trochę po subskrypcji, więc tak mi się wydaje. Jeśli się nie mylę, to bardzo mi jest miło. A jeśli oglądasz właśnie teraz dopiero filmik jako pierwszy z moim udziałem, jeśli ci się podoba, obejrzyj inne filmy, zasubskrybuj, śledź dalej. Mam nadzieję, że warto. Także dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Hej!